Dzień dobry moje kochane koziorożce. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na czytanie tygodniowe, czyli od 16 do 22 września 2024. Przypomnę tylko, proszę Państwa, kto nie pamięta, w kalendarzu mamy pełnię księżyca właśnie 18 września, więc proszę Państwa, może być nerwowo, możemy mieć problem ze snem, bo niektórzy oddziałują na fazy księżyca, więc wolę, kochani, uprzedzić z góry. Możemy spotkać agresywne osoby, nerwowe osoby, także uważajmy, pilnujmy się, skarbeczki. W tym tygodniu wybrałam do czytania anielski tarot, jeden z moich ukochanych, także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Pamiętajcie, że te czytania wszystkie są ogólne. Nie z każdym koziorożcem będą rezonować, dlatego pamiętajcie, by sprawdzić też swój ascendent, Wenus i Księżyc, w jakim znaku macie i ten odsłuchać. Jeżeli oczywiście ktoś nie wie jeszcze, jak obliczyć, to u mnie w opisie filmu, tam gdzie się Wam przedstawiam, kim jestem, co robię, to tam u góry macie podany link do kalkulatora, a jak nie, to proszę może w tym... No, jak to się nazywa? W Google, tak? Może większe światełko. O, w Google sobie zaznaczyć i na pewno każdy... A nie, nie widać. Widzicie, zrobiłam sobie przemeblowanie i jeszcze nie wiem, co widać i nie widać. Kochani, za mój poświęcony czas. Jeszcze nie ma siódmej, a ciemno jak nie wiem gdzie. Siódmej rano. Zostawcie mi łapeczkę w górę. Komentarz, kto może, niech udostępni. A ja, proszę Państwa, dam Wam kartę na ten tydzień z podziękowaniem od wyroczni duchowych zwierząt. Muszę Wam pokazać. Piękna karta. Karta numer 37, kochani, nosorożec. Bardzo lubię tą kartę. Pokonaj każdą przeszkodę. No pewnie, że Wy pokonacie. No koziorożce, no kto jak kto, ale Wy na pewno. Bez względu, kochani, na sytuacje, jakie będą, to zawsze możemy zdecydować, by przejść do przodu, nie? Myślę, że ta siła nosorożca Wam da dużo mocy przedarcia się przez najtrudniejsze przeszkody tego tygodnia. Myślę, że ten nosorożec się dla Was pojawił, bo on wie, że istnieje coś więcej niż jeden sposób, jest ich kilka i nie da Wam możliwości wycofania się, tak? Wasza siła w tym tygodniu będzie niesamowita, także pchajcie do przodu wszystko, co się da. Nie czekajcie, nie zwlekajcie. Myślę, że ten duch nosorożca bardzo Was kocha i chce dla Was wyłącznie to, co najlepsze. Dlatego przypomina, że każda przeszkoda to takie doświadczenie życiowe, tak? No i możecie zyskać wszystko, czego pragniecie, tylko jeśli chcecie. Piękna karta, przepiękna. No to co? Spoglądamy, kochani, w tarocika. Ja najpierw sobie rozłożę, kochani, a potem będziemy dopytywać. Kochani, w sferze finansów piękne karty, ale rewelacyjne. Miłość. Ja wiem, że tutaj nie widzicie, ale ja Wam zaraz... Jedynie w miłości możecie czuć się niekochani, niepotrzebni, zawiedzeni, że dużo dajecie od siebie, a nic. Bardziej nacisk, kochani, w tym tygodniu na sprawy zawodowe, finansowe tutaj mamy, ale ktoś Was pochwali, ktoś będzie chciał Wam powiedzieć, słuchaj, koziorożcu, bardzo dobrze pracujesz, ty wygrywasz ten przetarg, ty wygrywasz to stanowisko, więc finansowo, zawodowo bym powiedziała rewelacyjnie, tak? Przyjdą dodatkowe pieniądze, będą nowe szanse, będą nowe możliwości. Możliwe, że ktoś dostanie awans, propozycję otrzymania lepszej pracy, lepszego stanowiska. Jeżeli chcecie brać pożyczki, kredyty, to jest to oczywiście ten tydzień na to. No i kochani, karta gwiazdy to mówi, że wszystko Wam się uda. Jeżeli otwieracie firmę, bierzecie kredyt, szukacie pracy, to ją po prostu znajdziecie. Do Archanioła i Ofiela się zwracajcie, tak? Jesteście na dobrej drodze finansowej, róbcie plany długoterminowe. No i słuchajcie, bardzo lubię kartę maga w tle...
mówi o tym, że wszystko, czego tobie, mój drogi, moja droga, potrzeba, już masz. Wystarczy iść, poprosić, powiedzieć, zrobić i wszystko otrzymasz to, czego praktycznie jest ci teraz potrzebne, tak? Wszystko, co jest ci potrzebne, masz. Także finansowo, zawodowo, kochani, bardzo dobrze. Tu się nie będę rozwlekać, bo tutaj są wyjazdy, pieniędzy wam nie braknie. Możecie podpisać jakiś ważny dokument, możecie otrzymać nawet spadek, możecie otrzymać propozycję pracy. No i te dwie karty oznaczają otwarcie też własnej działalności albo, że w waszej działalności po prostu będzie lepiej niż do tej pory. Tak? Także piękne, piękne karty. Natomiast w miłości ochłodzenie czuję, proszę państwa. Czuć to ochłodzenie, czuć, że nie ma zainteresowania waszą osobą, że wasza osoba jest chłodna, zimna, może nawet i być czepialska, może ma za dużo pracy, kochani, ale to nie jest tydzień na miłość. Tak samo dla singli. Mam wrażenie, że jesteście w tym tygodniu odbierane jako zimne, chłodne, nieuśmiechające się. Jeżeli wam to coś mówi, może trzeba poprawić. Możecie mieć mylne wrażenie o kimś, czyli ktoś wam się spodoba, a okaże się, że ta osoba jest zupełnie kimś innym. Okaże się, przepraszam, że ta osoba ma zupełnie inny charakter. Że wygląd, kochani, to nie wszystko. Że macie wrażenie, że tylko jesteście, kiedy jesteście potrzebni tej osobie, że ona w ogóle nie ma czasu, że ma czas dla rodziny, dla przyjaciół, że tylko chce pieniędzy i tylko jest rozmowa o pieniądzach i o dobrobycie, a ma czas na koleżanki, a nie na kolegów, a nie dla was. Możecie mieć mały kłopot z dziećmi, możecie mieć mały kłopot w ogóle w dogadaniem się, tak? Ja tutaj, kochani, nie widzę, raczej widzę chłodne relacje, takie bardziej stonizowane, bardziej natury. Robimy zakupy i jedziemy do pracy i to, kochani, się urywa. Każdy sobie, tak na chłodno jakoś. Natomiast single, no nie mam też tutaj dobrych wieści dla was, dlatego że bardzo wam się ktoś podoba, ktoś nie do osiągnięcia, a ta osoba w ogóle o was nie myśli. Nawet jeżeli próbujecie robić podchody, to wy sobie tą osobę wyobrażacie, Bóg wie jaką piękną, cudowną, a tak naprawdę ta osoba to się z was może i nawet po cichu śmiać, może i nawet być tak, kochani, że będzie chciała was wykorzystać do czegoś, a potem po prostu zniknie, powie, że nic takiego nie było i jeszcze uważajcie, bo możecie się w coś wymanewrować, tak? Jaka rada od kart? No proszę państwa, słońce dla was świeci, także bardzo się cieszę, bo mamy tutaj kartę mówiącą, że wszystko będzie dobrze, kochani. Ten tydzień może być nerwowy, tak jak wam powiedziałam. Jeżeli wpadniecie w tym tygodniu na jakiś pomysł, żeby coś napisać, stworzyć, zapiszcie to, tak? Wierzcie w siebie, wierzcie w swoje słowa. No i kochani, uważajcie na wydatki, bo ta karta nas ostrzega. Piątka ziemi mówi o braku, tak? Czyli możemy komuś pożyczyć, a ktoś nam może nie oddać. Możemy zainwestować i na przykład giełda spadnie, tak? Także tutaj uważajcie. Bardziej bym powiedziała, że jeżeli ktoś z wami chce być, to tylko, przepraszam, że to powiem, ale to czuć, dla spraw finansowych, że macie fajne auto, że macie mieszkanie, albo wy możecie mieć takie poczucie, że nie chcecie biednej osoby, chcecie taką, która coś ma, bo wy też coś macie. No i kochani, ja powiem tak, czas pójść swoją drogą, czas, kochani, podjąć decyzję. Proszę w tym tygodniu być elastycznym i powiedziałabym, raczej takim bardziej konkretnym, bo możecie być odbierani jako osobę chwiejne, tak? Także musicie tutaj zachować, że tak powiem, równowagę. Na pewno pokonacie, kochani, przeszkody, o tym mówi wasz nosorożec, także nie bać się pchać do przodu. Pamiętajcie, jeżeli na miłość wychodzą w tym tygodniu karty kiepskie, to być może uda się je naprawić, żeby w przyszłym tygodniu już było lepiej. Ale słoneczko i tak jest po waszej stronie, także wszystko dobrze się skończy. Uważajcie, kochani, na stany zapalne,
Uważajcie na gardła. Mogą tu być stany podgorączkowe, kaszelki. Niestety, no jesień, proszę Państwa, jesień, prawda? Kochane koziorożce, bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie horoskopu na przyszły tydzień. Zapraszam Was ponownie. Pamiętajcie o lajku, mile widziane komentarze, zostawcie subskrypcję dla mnie, tak? Bardzo dziękuję za postawienie kawusi wirtualnej, bardzo dziękuję. Jest link pod filmem, jeżeli ktoś się chce odwdzięczyć. Jest mi bardzo miło, że horoskop się podoba i umiecie się w ten sposób odwdzięczyć. Buziaki dla Was, pa pa kochani.